Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Na początku chciałbym bardzo podziękować za wprowadzenie oraz oczywiście podziękować za to, że znaleźliście Państwo czas, żeby dołączyć dzisiaj do spotkania i wysłuchać krótkiego webinarium dotyczącego modelowania komorowo-filarowej eksploatacji podziemnej w statycznym układzie obciążeń na przykładzie kopalni miedzi KGHM Polska Miedź S.A. W przypadku górnictwa podziemnego modelowanie numeryczne najczęściej wykorzystuje się do oceny wpływu prowadzonych robót eksploatacyjnych na stan zagrożenia geomechanicznego. Zagadnienie to jest wysoce skomplikowane, głównie ze względu na gabaryty modeli obliczeniowych oraz ze względu na fakt, iż musimy się borykać z nieustannie zmieniającymi się wartościami parametrów wytrzymałościowych skał. Oczywiście owa zmienność związana jest z procesem ciągłej dezintegracji masywu skalnego, co wynika z postępu robót górniczych, robót eksploatacyjnych. Niemniej, w trakcie dzisiejszego spotkania przedstawię Państwu swego rodzaju studium przypadku. Znaczy omówię proces przygotowania wielkogabarytowego modelu numerycznego podziemnego laboratorium, które potencjalnie mogłoby być zlokalizowane w wyrobiskach kopalni Polkowice-Sieroszowice należącej do KGHM Polska Miedź S.A. i studium wykonalności przygotowania zostało w ramach projektu Baltic Sea Underground Innovation Network, akronim CUIN. Natomiast wynikiem zadań realizowanych przez KGHM Kuprum był wielkogabarytowy model badawczego oddziału górniczego, którego wyrobiska drążone byłyby z wykorzystaniem komorowo-filarowej metody eksploatacji. Wypadałoby zatem omówić pokrótce, na czym w ogóle polega komorowo-filarowy system eksploatacji, jakie są jego wady, jakie są zalety, no i oczywiście w jaki sposób możemy ewentualnie taki system eksploatacji projektować. Generalnie system komorowo-filarowy jest jedną z najstarszych metod podziemnej eksploatacji złoża, który zalega w skałach zwięzłych. Początkowa eksploatacja tym systemem prowadzona była w sposób nieusystematyzowany. To znaczy wielkość filarów była dobierana empirycznie na podstawie doświadczeń, zaś pochylnie i chodniki udostępniające były prowadzone w kierunkach najbardziej dogodnych. Po prostu brano pod uwagę kierunki, w których zawartość minerałów użytecznych była największa. Na tym slajdzie widzicie Państwo przykładową mapę wyrobisk w jednej z kopalni węgla kamiennego ze Stanów Zjednoczonych z roku 1850. I generalnie co jest istotne w tym przypadku? Na podstawie uzyskanych doświadczeń generalnie stwierdzono, że wykorzystanie systemu komorowo-filarowego w tym układzie negatywnie wpływało na warunki wentylacyjne, ponieważ ciężko było w sposób usystematyzowany rzeczywiście kierować tym powietrzem. Dodatkowo niestety często dochodziło do licznych tąpnięć i zawałów. To związane było z nieodpowiednim doborem geometrii filarów technologicznych. Można powiedzieć, że tego doboru właściwie nie było. On był czysto losowy. I w kopalniach węgla kamiennego niestety filary o zbyt małych gabarytach często były ściskane, kruszone i przez to zalegające wyżej warstwy stropowe w wyniku przekroczenia ich nośności przyjmowały większą część obciążenia i niestety w efekcie dochodziło do swoistej reakcji łańcuchowej. Niestety taka reakcja była bardzo trudna do opanowania i najczęściej skutkowała zniszczeniem znacznej części kopalni. I teraz, biorąc pod uwagę doświadczenia z górnictwa światowego, w przypadku budowy kopalń KGHM Polska Miedź S.A. podjęto działania mające na celu unormowanie parametrów technologicznych systemów komorowo-filarowych, które wykorzystywaliśmy do eksploatacji rud miedzi. Oczywiście tak, aby dostosować poszczególne systemy do konkretnych warunków zalegania złoża. I jak Państwo zaraz zobaczycie, wraz z rozwojem wiedzy w temacie zachowania górotworu naruszonego eksploatacją górniczą, wielkość komór i wielkość filarów zaczęliśmy dobierać tak, oczywiście w oparciu o szereg obliczeń, aby geometria pojedynczego filara była zależna od obciążenia generowanego przez warstwy zalegające w stropie i w spongu oraz nośność materiału zalegającego w furcie eksploatacyjnym, czyli nośność materiału, z którego zbudowany był konkretny filar. Dodatkowo, aby zapobiec takiej sytuacji, że zawały powstają na wielką skalę, jak na przykład w tych kopalniach w Stanach Zjednoczonych, pomiędzy poszczególnymi polami eksploatacyjnymi
Lokowane były filary wielkogabarytowe o geometrii znacznie większej niż geometria filarów technologicznych, które są oczywiście ulokowane w obrębie pola eksploatacyjnego. Takie podejście umożliwiło ograniczenie rozwoju ewentualnego zawału do obszaru jednego pola eksploatacyjnego i oczywiście zwiększyło bezpieczeństwo całej eksploatacji. Jeden z pierwszych systemów, który był stosowany w przypadku kopalni KGHM, był komorowo-filarowy system eksploatacji dwuetapowy. I teraz w systemach dwuetapowych pole eksploatacyjne w pierwszym etapie było rozcinane pasami i komorami na filary wielkogabarytowe. Tutaj eksploatacja idzie od kierunku od strony prawej do lewej. Następnie te filary rozcinało się komorami i pasami na mniejsze filary, tworząc przy tym filary technologiczne, które mogły już pracować w fazie podniszczeniowej. Niestety, jak pokazały doświadczenia, systemy dwuetapowe ze względu na duże wymiary filarów rozcinanych w pierwszym etapie przyczyniały się do wzrostu aktywności sejsmicznej w polach eksploatacyjnych. Niestety, wysoki poziom aktywności sejsmicznej, niestety przekładał się wyraźnie na wzrost zagrożenia zarówno zawałowego, jak i zagrożenia tąpaniami. Dlatego też w oparciu o zebrane doświadczenia stwierdzono, że biorąc pod uwagę koncentrację wydobycia i wspomniane wysokie zagrożenie geomechaniczne, być może korzystniejsze będą systemy jednoetapowe, czyli systemy, w których złoże od razu rozcina się na filary, których wymiary są już wymiarami docelowymi. Bez wcześniejszej oczywiście rozcinki na filary wielkogabarytowe. Najczęściej stosowano w tym układzie filary, czy też systemy jednoetapowe z zawałem stropu, który był wymuszony przez detonację materiałów wybuchowych. I teraz strzelania w obrębie warstw stropowych wykonywane były na odcinku około 30 metrów, natomiast długość otworów wynosiła około 10-12 metrów. To wszystko miało na celu rozluzowanie warstw stropowych i wygenerowanie takiej objętości rumoszu skalnego, który wypełniłby tą przestrzeń powstającą po eksploatacji rudy miedzi. Niestety, jak się okazywało, ta objętość rumoszu skalnego była niewystarczająca, żeby podeprzeć warstwy stropowe. No i to niestety przekładało się na dalszy wzrost ciśnienia eksploatacyjnego na frontach i zwiększenie częstotliwości występowania zawałów. Tak więc niestety to podejście nie było o wiele lepsze niż w przypadku systemów dwuetapowych. I teraz jesteśmy w momencie, w którym doszliśmy do wniosku, że być może nie warto wymuszać zawału warstw stropowych w obszarze likwidacji. Może warto dobrać wymiary filarów tak, aby one same z siebie umożliwiały ugięcie stropu w sposób kontrolowany, powolny, co umożliwiałoby z jednej strony zaciśnięcie się warstw skalnych, a z drugiej strony by obniżyło dynamikę aktywności sejsmicznej, występowania zawałów i generalnie zagrożenia geomechanicznego. Takie systemy zostały opracowane i wprowadzone w przypadku eksploatacji złóż o niewielkiej i średniej mięsności. Jak pokazały doświadczenia, likwidacja wyrobisk w ten sposób, to znaczy przez częściowe ugięcie stropu, przyniosła bardzo pozytywne rezultaty w postaci zmniejszonej ilości zawałów w obrębie wyrobisk eksploatacyjnych. Oczywiście to przełożyło się na znaczący wzrost bezpieczeństwa załogi i maszyn i zmniejszenie aktywności sejsmicznej, czy też zmniejszenie energii poszczególnych wstrząsów w trakcie eksploatacji. Pozostał więc problem, jak eksploatować złoża o dużej mniejszości, czyli tam, gdzie nie możemy w sposób kontrolowany zapewnić ugięcia stropu. Prawdopodobnie najlepszym sposobem byłoby likwidacja poprzez wypełnienie tej pustki roboczej pozostającej po eksploatacji. I w tym celu opracowane zostały systemy komorowo-filarowe, dwuetapowe z podsadką hydrauliczną. Takie systemy stosujemy w przypadku złóż o mniejszości powyżej 5 metrów. I tutaj w pierwszym etapie filary rozcinamy na filary o geometrii około 25x25 metrów. W drugim etapie filary rozcinane są komorami o szerokości 6 metrów. Takie podejście rzeczywiście w dużym stopniu umożliwiło kontrolowanie aktywności sejsmicznej i zagrożenia geomechanicznego. Przy czym trzeba tutaj zaznaczyć, że przestrzeń wybrana, likwidowana w tym układzie jest wyłącznie poprzez tak zwaną podsadkę hydrauliczną, czyli mieszaninę wody, cieczy i piasku, co daje nam możliwość
osiągnięcia dużego stopnia wypełnienia tej pustki poeksploatacyjnej. I ostatnim typem systemu komorowo-filarowego stosowanego powszechnie w kopalni Heihan Polska Miedź S.A. jest system komorowo-filarowy z ugięciem stropu i ruchowym filarem zamykającym. Jest to system, który stosujemy do złóż o średniej miększości. W przypadku, kiedy standardowe przygotowanie pola eksploatacyjnego jest z różnych powodów ograniczone. Czyli nie mamy możliwości przygotowania odpowiedniego konturowania pola, bądź ze względów ekonomicznych chcemy zrezygnować z jednej wiązki wyrobisk konturujących. I teraz w tym systemie wraz z postępem frontu filary technologiczne znajdujące się na linii zrobów przybiera się do wymiarów resztkowych, tak jak w systemach komorowo-filarowych z ugięciem stropu, czyli tworzymy swoistego rodzaju podporę łagodzącą ugięcie stropu. Należy jednak zaznaczyć, że filary wchodzące w skład filara zamykającego, ruchowego filara zamykającego, nie są likwidowane. One są likwidowane dopiero po zakończeniu eksploatacji. I dodatkowo należy zaznaczyć fakt, iż w obrębie przestrzeni wybranej, czyli w strefie likwidacji, przestrzeń wybrana jest wypełniana częściowo poprzez lokalizację tam skały płonej, czyli tej skały, w której nie zanotowaliśmy wystarczającej zawartości minerałów użytecznych. Oczywiście systemy, które Państwu przedstawiłem, stosowane są w wielu odmianach, dostosowanych do lokalnych warunków geologiczno-górniczych. I aktualnie w katalogu systemów eksploatacji stosowanych w kopalniach Heihan Polska Miedź S.A. opisanych jest około 20 wariantów systemów komorowo-filarowych. Oczywiście wszystkie te warianty są nadal w użyciu, no ale przechodząc już do meritum, kilka słów wyjaśnienia, po co opisywałem tutaj ewolucję systemów eksploatacji. Generalnie z trzech powodów. Po pierwsze, żeby pokazać, że odpowiednie planowanie robót górniczych względem lokalnych warunków geologiczno-górniczych daje wymierne korzyści w postaci minimalizacji zagrożenia geomechanicznego. Oczywiście potwierdzeniem tych słów może być chociażby ten wykres, który prezentuje rozkład aktywności sejsmicznej w kopalniach KGHM na przestrzeni ostatnich około 30 lat, ponad 30 lat. Jak widać, modyfikacje w sposobach wybierania złoża, które Państwu dzisiaj w dużym skrócie omówiłem, przełożyły się na wyraźny spadek aktywności sejsmicznej rejestrowanej w kolejnych latach. Tutaj proszę się skupić na tej niebieskiej linii, która mówi o sumarycznej energii wstrząsów, czy też sumarycznej energii aktywności sejsmicznej rejestrowanej w poszczególnych latach. Po drugie, chciałem zaznaczyć, że mimo wyraźnej skuteczności podejmowanych działań bazujących na prostych obliczeniach analitycznych i doświadczeniu załogi kopalni, cały proces minimalizacji zagrożenia sejsmicznego poprzez samą modyfikację sposobu wybierania złoża rozciągnięty był na przestrzeni kilku, a nawet kilkunastu lat. Z punktu widzenia wyników ekonomicznych oraz z punktu widzenia bezpieczeństwa załogi rozciągnięcie tego procesu na kilkanaście lat jest sytuacją bardzo niekorzystną. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że od roku 2008 można powiedzieć, że poziom aktywności technicznej, oczywiście w ujęciu energetycznym, względnie się ustabilizował. Niemniej nadal jest on na wysokim poziomie i może to oznaczać dwie rzeczy. Po pierwsze, albo metody, które obecnie stosujemy, czy też metody, które są obecnie stosowane, są już optymalne i nie ma możliwości dalszej minimalizacji aktywności sejsmicznej w kopalniach KGHM, albo, co jest bardziej prawdopodobne, możliwości metod bazujących stricte na doświadczeniu kierownictwa kopalni już się wyczerpały i konieczne jest wdrożenie nowych, bardziej zaawansowanych, bardziej dokładnych metod obliczeniowych do regularnego użytku. I tutaj dochodzę do głównego przedmiotu dzisiejszej prezentacji, to jest do modelowania numerycznego w górnictwie. Tak się składa, że mimo tego, że narzędzia do modelowania dostępne są już od wielu lat, w praktyce górniczej nie są one stosowane regularnie do projektowania robót górniczych. Analizę na przykład wykorzystania metody elementów skończonych stosuje się raczej w pewnych szczególnych wypadkach, na przykład w celu analizy przyczyn bardzo poważnych wypadków, bądź analizy ryzyka geomechanicznego w rejonach charakterystycznych z punktu widzenia kluczowej infrastruktury. Oczywiście analizy tego typu wykorzystuje się również do
analizy oddziałów, które są prowadzone w szczególnych warunkach zalegania złoża, czyli mam tutaj na myśli w przypadku prowadzenia eksploatacji w pobliżu uskoków czy innego rodzaju nieciągłości, wtedy rzeczywiście można powiedzieć, że modelowanie numerycznego powoli wchodzi do użytku, natomiast nadal nie jest to metoda, która jest w regularnym użytku w przypadku projektowania robót górniczych w kopalniach podziemnych, nie tylko w PGHM, ale również na całym świecie. Niemniej metod modelowania numerycznego, które mogą znaleźć z powodzeniem zastosowanie w górnictwie, jest oczywiście wiele. To, jaki typ symulacji komputerowej zastosujemy, jest ściśle zależne od tego, po pierwsze, jaki obiekt chcemy analizować, po drugie, jaka jest geometria naszego obiektu, czy też otoczenia naszego obiektu, no i po trzecie, jaki jest rodzaj obciążenia. I teraz, jeżeli mówimy o obliczeniach statyczności obiektów geotechnicznych, tutaj najpopularniejszą metodą obecnie stosowaną jest metoda równowagi granicznej. Jest to metoda analityczna przeniesiona do środowiska komputerowego. Nie można nazwać tej metody jeszcze metodą numeryczną. I metoda równowagi granicznej z angielskiego Limit Equilibrium Method, czyli LEM, daje nam możliwość wykonania obliczeń w układzie statycznym i pseudostatycznym. Jeżeli chcemy uwzględnić w naszych modelach prawdziwą dynamikę, pełną dynamikę, na przykład w postaci historii czasowych, wtedy powinniśmy wykorzystać metodę elementów skończonych FIM bądź metodę różnic skończonych FIM. Natomiast jeżeli zejdziemy pod ziemię i chcemy obliczyć stateczność wyrobisk podziemnych, no to wtedy już powinniśmy stosować tylko i wyłącznie metody numeryczne. I tutaj również, tak jak w poprzednim przypadku, bardzo dobrze sprawdzą się metody elementów skończonych i metody różnic skończonych, zarówno w dwóch, jak i w trzech wymiarach. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z materiałami ziarnistymi, silnie spękanym górotworem mamy do czynienia zarówno z statycznym, jak i dynamicznym układem obciążeń, wtedy możemy zastosować również metodę elementów odrębnych, DEM. Idąc dalej, jeżeli chcemy analizować wpływ oddziaływań dynamicznych na infrastrukturę powierzchniową, wtedy najbardziej popularnymi metodami na ten moment są metody elementów skończonych i metody różnic skończonych. Tutaj możemy analizować stateczność takich obiektów, jak na przykład infrastruktura okołokopalniana, czyli szyby, wieże szybowe, czy też budynki znajdujące się w otoczeniu kopalni, budynki narażone na oddziaływania sejsmiczne związane na przykład z działalnością górniczą. Dodatkowo należy wspomnieć o metodach, które umożliwiają nam wykonywanie analiz dynamicznych w warunkach podziemnych, czyli możemy sprawdzić na przykład, jak nasze roboty strzałowe, czyli aktywna profilaktyka tąpaniowa, wpływają na stan naprężenia odształceń w górotworze. I tutaj również najpopularniejsze metody to jest metoda elementów skończonych FIM i metoda różnic skończonych FDM. Elementem, który powinien być rozstrzygnięty w pierwszym etapie, to jest oczywiście to, czym chcemy wykonywać analizę w środowisku dwuwymiarowym czy w trójwymiarowym. I teraz w praktyce górniczej często spotykam się z taką sytuacją, że modele są wykonywane w środowisku dwuwymiarowym. Niestety analizy takie są wiarygodne tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli mamy do czynienia z obiektami wykonywanymi w jednym wymiarze, czyli na przykład mam na myśli tunelowanie czy jakiegoś rodzaju drążenie wyrobisk korytarzowych w materiale, który jest relatywnie jednorodny. Jeżeli dochodzi jakakolwiek zmienność geometrii, czy zmienność materiałów otaczających nasze wyrobiska, czyli zmienność parametrów wytrzymałościowych skał, no wtedy niestety musimy się liczyć z koniecznością zastosowania metod trójwymiarowych, a to dramatycznie zwiększa ilość elementów i wydłuża czas obliczeń. Tutaj polecam również zapoznać się z literaturą do każdego z tych metod, do każdej z tych metod modelowania. Generalnie tu są pokazane praktyczne przykłady zastosowania tych metod w obliczeniach, w symulacjach komputerowych stosowanych w górnictwie. I teraz w ramach tego webinarium chciałbym Państwu przedstawić możliwość zastosowania metody elementów skończonych z wykorzystaniem programu GTSNX do szacowania ryzyka związanego z utrzymaniem statyczności wyrobisk podziemnych. Niestety problemy z utrzymaniem statyczności są zjawiskiem lokalnym, wynikające z budowy geologicznej złoża, z parametrów wytrzymałościowych skał, ze stosowanego systemu eksploatacji, jak już wcześniej powiedziałem,
z rodzaju stosowanej obudowy górniczej. Te parametry wpływają na poziom zagrożenia związanego z utrzymaniem stateczności. Niestety te zdarzenia na ten moment są zdarzeniami, które powodują relatywnie dużo wypadków w kopalniach PGHM. Dlatego robimy wszystko, żeby móc takim zdarzeniom przeciwdziałać. Natomiast jeżeli chcemy skutecznie przeciwdziałać, to powinniśmy dobrze oszacować na początku ryzyko wystąpienia tych problemów. I teraz zastosowanie narzędzi do modelowania numerycznego umożliwia nam oszacowanie stateczności już na etapie projektu, czyli przed przystąpieniem do eksploatacji. Pozostaje więc zdecydować, czy chcemy wykonywać nasze analizy w układzie dwuwymiarowym czy trójwymiarowym. I teraz proszę spojrzeć, dlaczego uważam, że modelowanie w przypadku wyrobisk górniczych powinno zawsze być wykonywane w przestrzeni trójwymiarowej. Na tym slajdzie widzicie Państwo porównanie metody dwuwymiarowej i trójwymiarowej w przypadku projektowania np. wyrobisk korytarzowych, które są prowadzone w relatywnie jednorodnym materiale. Jeżeli rzeczywiście nie ma zmienności geometrycznej i zmienności parametrów wytrzymałościowych w otoczeniu wyrobiska, wtedy można powiedzieć, że zarówno modelowanie dwuwymiarowe, jak i trójwymiarowe dają nam wyniki, które są ze sobą zbieżne. My tutaj, kiedy wykonywaliśmy taką analizę, porównywaliśmy różne modele wytrzymałościowe, różne układy tych wyrobisk, różne geometrie, zarówno tuneli, jak i wyrobisk korytarzowych. No i rzeczywiście, jeżeli materiał jest jednorodny i wyrobisko drążone jest w jednym kierunku, bez jakiejś zmienności geometrycznej, wtedy można powiedzieć, że możemy zastosować modelowanie dwuwymiarowe i te wyniki będą w pełni odzwierciedlać to, co rzeczywiście się dzieje w warunkach rzeczywistych. Problem pojawia się, kiedy zachodzi konieczność modelowania oddziałów eksploatacyjnych, które charakteryzują się zmienną geometrią, w których obserwowana jest pewna nieliniowość geometryczna całego układu, ponieważ ten rozpad wyrobisk w obrębie modelu oczywiście jest różny i on wynika z rzeczywistej sytuacji w warunkach podziemnych oraz w momencie, w którym pojawia się jakakolwiek zmienność parametrów wytrzymałościowych skał w otoczeniu naszego modelu, wtedy niestety modelowanie w układzie dwuwymiarowym prowadzi do błędnych wyników i nie powinno być stosowane, o ile nie mamy do czynienia z wyrobiskami korytarzowymi i drążonymi w stoliźnie. I proszę zwrócić tutaj uwagę na dwa przykłady wyniki modelowania. Z lewej strony widzicie Państwo wynik modelowania, tutaj akurat analizowaliśmy możliwość pojawienia się wyrzutów skał, filarów na pewnych głębokościach wraz z zejściem eksploatacji na głębokości około 1300-1400 metrów pod powierzchnią terenu. Generalnie z wykorzystaniem modelowania dwuwymiarowego zawsze zakładalibyśmy, że to wyrobisko ma charakter tunelowy i ciężko to zamodelować wyrzut jakikolwiek na przykład z naroża filaru. Po prostu jest to niemożliwe. Dodatkowo, jeżeli mamy na uwadze zmienność geometrii, czy też nieliniowość geometrii w obrębie modelu, to możemy zaobserwować, że układ wyrobisk wpływa na naprężenie, w tym przypadku rozkład naprężeń von Mises'a, w filarach, w zależności od tego, gdzie one są położone w przestrzeni. Oczywiście filary, które są bliżej pola eksploatacyjnego, w przypadku zlokalizowane na krawędziach eksploatacji, będą obciążone w większym stopniu niż te filary, które są zlokalizowane od strony salizny, od strony istniejących już wyrobisk. I teraz modelowanie dwuwymiarowe w takim układzie kompletnie nie znajduje zastosowania. Powinniśmy stosować modelowanie w 3D, natomiast to się wiąże z bardzo dużym wzrostem ilości elementów i skomplikowaniem przygotowania całego modelu. Tak więc przechodząc już do modelu, który jest przedmiotem tej prezentacji, chciałbym Państwu pokazać cały proces przygotowania modelu od geometrii, przez siatkowanie, przez dobór parametrów wytrzymałościowych, aż po wyniki, które ostatecznie wskazywały nam na fakt, czy dane przedsięwzięcie może zostać wykonane, czy też nie. W pierwszym etapie oczywiście trzeba było przygotować plan sytuacyjny, czyli zaprojektować miejsce i geometrię wyrobisk, które miałyby przynależeć do projektowanego podziemnego laboratorium. Generalnie założenie było takie, że laboratorium ze względów technicznych i wentylacyjnych zlokalizowane miało być w odległości około 1200 metrów od szybu wentylacyjnego SW1. Jest to jeden z głównych szybów wentylacyjnych i zjazdowych kopalni Polkowice-Sieroszowice. Tutaj w
W tym planie sytuacyjnym proszę zwrócić uwagę też na kolory. Niebieskim kolorem oznaczone są wyrobiska, które są wydrążone, natomiast nie zostały zlikwidowane. To są wyrobiska, które są na ten moment cały czas dostępne. Kolorem zielonym zostały oznaczone obszary likwidacji, czyli w pobliżu szubu część pól eksploatacyjnych została zlikwidowana i ten obszar został wypełniony podsadzką, bądź to hydrauliczną, bądź suchą. Tak więc ten obszar jest zlikwidowany i wypełniony podsadzką. I obszar brązowy, czyli obszar brązowy na jednym i drugim planie sytuacyjnym, to jest obszar górotworu nienaruszonego, czyli w tym rejonie eksploatacja nie była prowadzona i tu planowaliśmy wykonać projekt podziemnego laboratorium. Proszę zwrócić uwagę tutaj na plan sytuacyjny przed wykonaniem wyrobisk i po wykonaniu wyrobisk podziemnych. Generalnie długość wszystkich wyrobisk w projektowanym podziemnym laboratorium, to miało być laboratorium przeznaczone do celów badawczo-rozwojowych. Długość tych wyrobisk wynosiła około 9 km, tak więc dosyć spore przedsięwzięcie. Oczywiście z tego względu, iż projektowane pole nie było standardowym polem eksploatacyjnym, tutaj musieliśmy przewidzieć konieczność utrzymywania tego, czy też utrzymywania stateczności w obrębie naszych wyrobisk przez dłuższy okres czasu. I w związku z tym wymiary poszczególnych filarów były dużo większe niż wymiary standardowych filarów technologicznych stosowanych na polach eksploatacyjnych. Projektowana szerokość wyrobisk to było, szerokość filarów, przepraszam, to było około 15 metrów, natomiast długość tych filarów to było około 30 metrów. Dodatkowo oprócz standardowych komór eksploatacyjnych zaprojektowanych zostało 8 komór specjalnego przeznaczenia. Były to komory, które mogłyby być wykorzystane jako miejsca postojowe np. dla maszyn, czy też miejsca zbiórki załogi lub magazyny aparatury badawczej. Te 8 komór charakteryzowało się większymi wymiarami. Tutaj rzeczywiście taka komora zamiast projektowanych wcześniej 7 metrów szerokości miała tych metrów od 6 do 10 i wysokość zamiast około 3,5 metra tutaj 6 do 9 metrów. I teraz mając przygotowaną geometrię warstw naszego oddziału zlokalizowanego na poziomie złoża, konieczne było przygotowanie geometrii, czy też odzwierciedlenie geometrii warstw, które są zlokalizowane nad i pod naszym oddziałem eksploatacyjnym. W tym celu wykorzystaliśmy narzędzie Bedding Plane, które jest dostępne w programie GTSNX i rzeczywiście jest to narzędzie, które w bardzo prosty i szybki sposób umożliwia nam dokładne odzwierciedlenie lokalnej geologii w oparciu o dane z otworów poszukiwawczych. I teraz my w przypadku naszego modelu wykorzystaliśmy 4 najbliżej zlokalizowane względem naszego pola eksploatacyjnego otwory poszukiwawcze. I dzięki temu mogliśmy obserwować z dużą dokładnością rozkład poszczególnych warstw geologicznych zarówno w strefie nad naszym polem eksploatacyjnym, jak i w strefie znajdującej się pod polem eksploatacyjnym. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że to narzędzie, mimo tego, iż jest bardzo proste w zastosowaniu, bardzo mocno wpływa na zwiększenie dokładności obliczeń w porównaniu do tego, co wykonywaliśmy m.in. kilka lat temu, kiedy konieczne było założenie tego, iż warstwy zalegujące np. w nadkładzie złoża charakteryzują się z układem płasku równoległym. Czyli mniejszości wszystkich warstw modelu rzeczywiście były takie same, oczywiście w obrębie jednej warstwy. To było bardzo duże uproszczenie, które miało negatywny wpływ na wyniki modelowania. Teraz zastosowanie narzędzia Bedding Plane daje nam możliwość określenia pewnej nieliniowości geometrycznej w obrębie poszczególnych warstw, a to wpływa na dokładność uzyskanych wyników. Tutaj chciałbym Państwu zaznaczyć jeszcze fakt, jaka jest skala tego modelu. Generalnie wymiary tej kostki w kierunkach X, Y to jest 2 na 2 km. Natomiast głębokość, czy też wysokość naszego modelu to jest około 1,5 km. Tak więc standardowy model, który wykonujemy, model oddziałów eksploatacyjnych, które obliczamy z wykorzystaniem programu GTSNX w układzie statycznym, to jest po prostu kilka kilometrów sześciennych. Kolejnym etapem naszego modelowania numerycznego jest dobór odpowiednich parametrów wytrzymałościowych skał. I teraz pojawia się pytanie, czy my powinniśmy stosować parametry wytrzymałościowe otrzymane na przykład w wyniku badań laboratoryjnych, czy może powinniśmy stosować jakieś metody badań in situ, które dają nam możliwość określenia na przykład wytrzymałości na ściskanie skał.
No generalnie problem ten jest no, bardzo skomplikowany i no, przysparzający bólu głowy niejednokrotnie geomechaników. Niemniej myślę, że akurat stan rzeczy w aspekcie doboru odpowiednich parametrów wytrzymałościowych skał bardzo dobrze odzwierciedlają słowa generała Kazimierza Pułaskiego, który powiedział, że to, co nam sprawia problemy, to nie te rzeczy, których nie znamy, ale te, o których jesteśmy pewni, że znamy doskonale. No i niestety to samo, myślę, tyczy się w przypadku doboru parametrów wytrzymałościowych skał. Myślę, że śmiało możemy założyć, że parametry, które wynikają z badań laboratoryjnych, parametry skał czy też rdzeni, które są pobierane w wyniku rdzeniowania na poziomie złoża, są parametrami, które są wysoce zawyżone. Czyli w rzeczywistości skała, która jest poddana pewnym dynamicznym wpływom, takim jak na przykład detonacja materiałów wybuchowych, będzie charakteryzowała się dużo mniejszymi parametrami wytrzymałościowymi w porównaniu do tego, co zostało określone w wyniku badań laboratoryjnych. Z kolei, jeżeli chcielibyśmy wykonywać badania laboratoryjne in situ i pobierać próbki skał, na przykład pobierając je z czoła przodka czy też z ociosów, wtedy znowu parametry wytrzymałościowe prawdopodobnie będą dużo mniejsze niż te, które rzeczywiście znajdują się te kilka metrów na wyprzedzeniu naszych wyrobisk, czy też kilka metrów wyżej ponad stropem. Tak więc pojawia się problem, jak rzeczywiście powinniśmy dobierać parametry wytrzymałościowe, żeby one były zbliżone jak najbardziej do rzeczywistości, no i jak wprowadzić te parametry do modelu obliczeniowego. I teraz w tym celu można wykorzystać klasyfikację masywu skalnego. Tych klasyfikacji jest kilka. Na ten moment można powiedzieć, że najpopularniejsze dwie to jest klasyfikacja Bieniawskiego i klasyfikacja HECA, GSI. My w naszej praktyce najczęściej wykorzystujemy klasyfikację GSI HECA. Można powiedzieć, że to jest klasyfikacja w pewnym stopniu jakościowa, czyli na podstawie spękań czy też stanu dezintegracji ośrodka skalnego w otoczeniu naszych wyrobisk możemy w sposób jakościowy określić, jaki jest poziom dezintegracji w odniesieniu do skali GSI i wtedy na tej podstawie możemy przeliczyć odpowiednie parametry tak, aby zredukować ich na przykład wytrzymałość na naciskanie i wprowadzić do modelu numerycznego już wartości zredukowane. I teraz na tym slajdzie widzicie Państwo przykładowe poziomy wskaźnika GSI. W zależności jaki jest stan dezintegracji ośrodka skalnego, oczywiście na powierzchni, którą widzimy. Jak już powiedziałem, to jest ocena jakościowa i teraz patrząc na stopień spękań, czy też na blokowość poszczególnych układów, możemy dobrać poszczególne wartości wskaźnika GSI. Wtedy mając określony ten wskaźnik, wiedząc, czy ten wskaźnik przyjmuje wartości 60, 50, 40, czy może 20 w krytycznych przypadkach, wtedy możemy na przykład wyliczyć, czy też zredukować wartości, na przykład modułu deformacji, poprzez postawienie wartości wytrzymałości na jednościowe ściskanie skał w badań laboratoryjnych oraz wartości współczynnika GSI, wskaźnika GSI do takiego równania i wtedy możemy zredukować rzeczywiście te wartości i wprowadzić wartości zredukowane do naszego modelu. Jest to podejście bardzo uproszczone, niemniej daje nam ono możliwość wprowadzenia stopnia dezintegracji ośrodka skalnego do naszego modelowania z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Oczywiście można by w pewnym stopniu zasymulować nieciągłości, na przykład poprzez losowe wprowadzanie tak zwanych sieci spękań w modelowaniu numerycznym, natomiast jest to uciążliwe i w przypadku modeli wielkogabarytowych no naprawdę wymagałoby to ogromnych zasobów obliczeniowych. Myślę, że podejście bazujące na redukcji parametrów wytrzymałościowych poprzez skalę GSI jest dużo prostsze i rzeczywiście jest ono akceptowalne w praktyce geomechanicznej. Dodatkowo pojawia się pytanie, jak rzeczywiście chcemy tą skalę dezintegracji prezentować w przypadku naszych modeli. Jeżeli mamy modele dwuwymiarowe, wtedy można się pokusić rzeczywiście o takie promieniowe. Jeżeli mamy wykonane otwory w ociosach i w stropie i wiemy, jak ta dezintegracja się zmienia, no to możemy wtedy na podstawie tych spękań, które obserwujemy rzeczywiście w otoczeniu wyrobisk, możemy oszacować, jak ta skala GSI się zmienia wraz z głębokością. Niestety w przypadku modelowania trójwymiarowego, no takie podejście byłoby zbyt skomplikowane.
I tutaj stosujemy pewne uproszczenie, mianowicie dla danej warstwy, dla danego materiału budującego konkretną warstwę w naszym modelu, przyjmujemy jedną wartość wskaźnika GSI. I tutaj chciałbym jeszcze Państwu pokazać przykładowe zmiany takich parametrów jak kąt tarcia wewnętrznego i moduł deformacji, w zależności od tego, jaki wskaźnik, jaki poziom wartości GSI przyjmiemy w naszym modelowaniu numerycznym. Oczywiście poziomem wyjścia zawsze jest 100 punktów, czyli 100 punktów w skali GSI odpowiada wynikom otrzymanym z badań laboratoryjnych. I teraz redukcja wartości GSI daje nam możliwość na podstawie tych monogramów odczytania zarówno kąta tarcia wewnętrznego, jak i modułu deformacji. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że na przykład dla skały charakteryzującej się wytrzymałością na jednoosiowo ściskanie, redukcja wskaźnika GSI z 90 do na przykład 50 wiąże się z tym, iż rzeczywiście ta wartość modułu deformacji spada niemalże ponad sześciokrotnie. Tak więc rzeczywiście ten wskaźnik ma bardzo duży wpływ na parametry wytrzymałościowe w naszym modelu. Kolejnym elementem jest dobór odpowiedniej hipotezy wytrzymałościowej. I teraz my w naszych modelach obliczeniowych zawsze stosujemy modele sprężysto-plastyczne. Najczęściej stosujemy podejście, czy też kryterium wytrzymałościowe Mora-Coulomba, ewentualnie zmodyfikowane kryterium Mora-Coulomba bądź kryterium Hecka-Brauna. Generalnie w układzie statycznym wszystkie te trzy kryteria wytrzymałościowe rzeczywiście bardzo dobrze odzwierciedlają stan rzeczywisty, co niejednokrotnie sprawdzaliśmy na przykład poprzez porównanie wyników naszego modelowania numerycznego z pomiarami dołowymi, na przykład stanu naprężeń. Natomiast chciałbym jednocześnie zaznaczyć, że w przypadku modelowania w układzie dynamicznym, no niestety kryterium wytrzymałościowe Coulomba-Mora wydaje się prowadzić do błędnych wyników, natomiast nie jest to przedmiot akurat tej prezentacji. W układzie statycznym jest to kryterium, które jak najbardziej spełnia nasze oczekiwania i daje wiarygodne wyniki. I teraz chciałbym jeszcze zaznaczyć, że ze względu na konieczność prezentacji naszych wyników w sposób przejrzysty dla klientów, zawsze staramy się jako jeden z wyników naszych obliczeń określić współczynnik bezpieczeństwa. I teraz program GTS NX daje nam możliwość określenia takiego współczynnika bezpieczeństwa. I teraz, co jest istotne, to jest bardzo prosta interpretacja tego współczynnika. Jeżeli wartość współczynnika bezpieczeństwa jest mniejsza niż 1, wtedy mamy zlokalizowane obszary, które są podatne na pojawienie się niestateczności. I teraz, jeżeli mamy rzeczywiście określone takie obszary, no to wtedy możemy wprowadzać modyfikacje, bądź to w systemie eksploatacji, bądź w systemie obudowy kotłowej. Jest to wskaźnik bardzo intuicyjny i na pewno dla ludzi, którzy nie są bezpośrednio związani z mechaniką górotworu na co dzień, jest on bardziej intuicyjny niż na przykład rozkład stanu naprężeń ścinających czy osiowych. To tutaj widzicie Państwo wartości w skali czy też współczynnika GSI, które przyjęliśmy do naszych modeli obliczeniowych. W przypadku górotworu nienaruszonego, czyli nienaruszonego jeszcze eksploatacją, bądź oddalanego od naszych wyrobisk górniczych, rzeczywiście te wartości w skali GSI są na poziomie około 80, ponieważ obserwowane są tam pewne nieciągłości, natomiast nie są to nieciągłości mocno wpływające, czy też mocno różniące się od skały jednorodnej, rzeczywiście jednolitej. No w tym jest strefy spękane, to rzeczywiście tutaj te zmiany wskaźnika GSI w naszym przypadku wahały się w zakresie od 40 do 60. Natomiast w przypadku likwidacji, w tych obszarach, gdzie zastosowana była podsadka zarówno sucha, jak i hydrauliczna, to są obszary, które są wypełnione materiałami sypkimi. I tutaj zrezygnowaliśmy z zastosowania skali GSI i też z redukcji tych parametrów wytrzymałościowych filarów w obrębie likwidacji. Natomiast założyliśmy, że te obszary są wypełnione po prostu materiałem luźnym i zastosowaliśmy tam parametry wytrzymałościowe piachu. Czyli to jest obszar, który sam w sobie nie daje nośności, nie charakteryzuje się wysoką nośnością. Ma on niskie wartości bądź niemalże zerowe wartości współczynnika stateczności. Natomiast generuje on podporę dla warstw zlokalizowanych w stropie. I ostatni, myślę, kluczowy element w naszych analizach, czyli dobór, odpowiedni dobór wielkości elementów skończonych w naszych modelach numerycznych. Generalnie
No, nie możemy przyjmować stałej wielkości elementów w przypadku modelu obliczeniowego, którego objętość to jest kilka kilometrów sześciennych. No, prosta matematyka to by było około kilka miliardów elementów. Musimy redukować te wielkości, natomiast nadal chcemy zachować wiarygodność wyników. Teraz musimy zdecydować, które obszary naszego pola, rzeczywiście obszary naszego modelu obliczeniowego chcemy mieć zaprezentowane z wystarczającą dokładnością, a które mogą być traktowane z pewnym uproszczeniem. I teraz w pierwszym kroku w przypadku naszych analiz zawsze przygotowujemy taki model testowy, w którym no, mamy relatywnie niewielką ilość elementów, około miliona, dwóch milionów. I w pewnych obszarach modelu stosujemy zagęszczenie siatki, aby sprawdzić, jaka wielkość elementu dla danego obszaru analizowanego rzeczywiście jest reprezentatywna i poniżej której wyniki się już nie zmieniają. I tutaj proszę spojrzeć, to jest wycinek naszego pola eksploatacyjnego, które projektujemy. Tu są wyniki już wstępnych obliczeń. I w pierwszej wersji mieliśmy wielkość elementu maksymalną na poziomie 3,6 metra. Druga wersja to był 1 metr i trzecia wersja to było 25 cm. Jak widzicie Państwo, wyniki otrzymane dla filarów, które charakteryzowały się wielkością elementów na poziomie 25 cm i dla filarów, w których wielkość elementów była równa 1 metr, no można powiedzieć, że te wyniki są zbieżne. Natomiast jeżeli zwiększymy wielkość elementów do 3 metrów, no to tutaj już niestety mamy duże uproszczenie. Te wartości są mocno rozbieżne. Tak więc wiemy, że w przypadku naszego pola eksploatacyjnego, w przypadku tego obszaru, który jest interesujący z punktu widzenia naszej analizy, powinniśmy zastosować wielkość elementu na poziomie metr na metr. Oczywiście w ujęciu globalnym nie stosujemy wszędzie siatki wielkości metr o wielkości 1 metra, natomiast analizujemy, które obszary, bądź to ze względu na skomplikowaną geometrię, bądź to ze względu na ich interesujące przeznaczenie względem naszego pola eksploatacyjnego powinniśmy analizować z większą dokładnością, a które obszary rzeczywiście możemy traktować z pewnym przybliżeniem, ponieważ w tych obszarach nie spodziewamy się po pierwsze żadnych zmienności, które mogłyby wpływać negatywnie na wyniki obliczeń oraz oczywiście chcemy zwiększyć możliwości obliczeniowe, czyli chcemy, żeby ten model w miarę sprawnie się policzył. I tak oczywiście zmienność elementów stosujemy zarówno na poziomie złoża, jak i w przypadku modelowania wart zalegających pod naszym polem eksploatacyjnym, jak i nad naszym polem eksploatacyjnym. I teraz tutaj chciałbym zaznaczyć, że z naszego doświadczenia z programem, z modelowaniem w programie GTFNX, zauważyliśmy, że w przypadku elementów o skomplikowanej geometrii, ponieważ rzeczywiście tutaj ta geometria jest dosyć złożona, tutaj jest dużo jakichś małych wcinek, małych zagięć. Generalnie ta geometria odpowiada rzeczywistości, jest robiona na podstawie map udostępnionych nam przez mierniczych kopalni. Niestety duża zmienność poszczególnych elementów generuje konieczność zagęszczenia tej siatki w niektórych momentach. Natomiast to zagęszczenie też wpływa na zagęszczenie i rozszerzenie siatki wpływa na stabilność naszego modelu. Dlatego w obrębie pola eksploatacyjnego, czy też w obrębie złoża, raczej zawsze stosujemy siatkę trójkątną, ponieważ no, lepiej ona dostosowuje się do naszych filarów, które charakteryzują się dużą zmiennością geometrii i rzeczywiście modele są bardziej stabilne, jeżeli ta zmienność geometrii jest osiatkowana siatką trójkątną. Natomiast no, siatka hybrydowa, która również jest dostępna w programie GTFNX, daje możliwość istotnego wyredukowania liczby elementów. Tak więc jeżeli wychodzimy już ponad bądź poniżej poziomu naszego złoża, czyli poziomu eksploatacyjnego, wtedy staramy się przejść na siatkę hybrydową, a to daje nam możliwość zmniejszenia kilkukrotnego liczby elementów w naszym modelu. I oczywiście też zwiększamy tą wielkość elementów wraz z oddaleniem się od poziomu eksploatacji. I teraz wychodzimy w skrajnych przypadkach od poziomu 1 na 1 metr do poziomu około 100 na 100 metrów. Ostatecznie model, który przygotowaliśmy w ramach projektu Baltic Sea Underground Innovation Network obejmował około 4,7 miliona elementów skończonych. Tak więc był to model relatywnie duży. Niemniej program GTFN bardzo dobrze sobie radzi. Rzeczywiście te obliczenia wykonywane są stabilnie, o ile siatka jest
Siatka i molo rzeczywiście są dobrze przygotowane i wyczyszczone z wszelkich elementów, które mogłyby negatywnie wpływać na stabilność naszych obliczeń. I teraz może chciałbym krótko omówić wyniki naszych analiz. Na początku rozkład naprężeń ścinających. Naprężenia ścinające są elementem, który do niedawna był no, nie tyle bagatelizowany, co można powiedzieć pomijany w przypadku analiz geomechanicznych, ponieważ kluczową rolę pełnią w przypadku wyrobisk zlokalizowanych na dużych głębokościach oczywiście naprężenia osiowe, ściskające i rozciągające. Niemniej, jak pokazuje praktyka górnicza, szczególnie z ostatnich lat, w niektórych obszarach kopalni mogą pojawić się naprężenia ścinające i one są szczególnie niebezpieczne, ponieważ zarówno wytrzymałość skał, jak i wytrzymałość obudowy kotwowej stosowanej w kopalniach KGHM jest relatywnie niska w przypadku wytrzymałości na ścinanie w porównaniu na przykład do wytrzymałości na osiowe rozciąganie. I teraz no, w rzeczywistości nie ma efektywnych metod na przykład obudowy, które umożliwiałyby nam zabezpieczenie przed tymi naprężeniami. Raczej są to zabiegi technologiczne, czyli możemy wykorzystać inny kontur wyrobiska, jeżeli zaokrąglimy na przykład warstwy stropowe, czy też przekrój wyrobiska, jeżeli bardziej zaokrąglimy niż wykorzystamy prostokątny, wtedy moglibyśmy zredukować troszkę te naprężenia ścinające. Niemniej w przypadku kopalni KGHM zawsze stosuje się wyrobisko o przekroju trapezowym bądź prostokątnym. No i tutaj niestety wiąże się z tym, iż te naprężenia ścinające w pewnych elementach modelu, czy w pewnych elementach, w pewnych obszarach naszych kopalni mogą się pojawiać. I teraz dobrze by było wiedzieć rzeczywiście, gdzie jest ta lokalizacja koncentracji naprężeń i w takim układzie to wyrobisko mogłyby być po prostu wyłączone z użytku, bądź można by było podjąć jakieś inne zabiegi techniczne, takie jak na przykład wyprzedzenie tutaj, zmniejszenie tego konturu eksploatacji, tak jak to ma miejsce na przykład w tym punkcie naszego modelu, żeby nie było tej koncentracji naprężeń na krawędziach naszego modelu. Jest to informacja, która jest bardzo istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania tego typu wyrobisk. No i teraz to, jak rozwiązanie zostanie wykorzystane, no to jest już kwestia do podjęcia przez władze kopalni, czy też zarząd kopalni. Generalnie tutaj brane są pod uwagę nie tylko warunki geomechaniczne, ale też warunki wentylacyjne, tak więc ostateczna decyzja zawsze pozostaje tutaj po stronie kopalni. Kolejnym problemem, który może zostać poddany analizie w oparciu o wyniki modelowania numerycznego, jest możliwość lokalizacji obszarów, w których możemy spodziewać się wciskania filarów technologicznych czy filarów wielkogabarytowych w warstwy spongowe. W przypadku złoża rud miedzi w rejonie Lgon rzeczywiście warstwy spongowe zbudowane są głównie z utworów piaskowcowych, które charakteryzują się tym, że są no, relatywnie miękkie w porównaniu do warstw dolomitycznych czy anhydrytowych, które zalegają w stropie, generalnie do warstw węglanowych, które zalegają w stropie naszego złoża. I teraz analizując rozkład współczynnika stateczności SF w otoczeniu naszych wyrobisk, możemy zaobserwować, w których obszarach rzeczywiście możemy spodziewać się wciskania filarów w warstwy stropowe. Generalnie, jak widzicie Państwo na tym modelu, no nie ma obszarów, w których rzeczywiście te filary będą wyraźnie wciskane. Tutaj pojawia się pewien obszar niskiego współczynnika statyczności na konturach wyrobiska oraz w pobliżu likwidacji. Niemniej te wartości nadal wskazują na to, iż geometria filarów zastosowanych podczas projektowania tego działu eksploatacyjnego powinna zapewniać stateczność tych wyrobisk. Czyli te filary nie powinny być wyraźnie wciskane w układzie statycznym warstwy spongowe, a to oczywiście determinuje stateczność całego układu. I teraz idąc dalej i wiedząc, że no, spąg powinien wytrzymać, czyli warstwy zlokalizowane w podłożu naszego wyrobiska powinny wytrzymać taką geometrię filarów, jaką zaprojektowaliśmy, możemy przeanalizować, jak rzeczywiście rozkładają się współczynniki stateczności w poszczególnych filarach modelu. Tutaj oczywiście w przypadku tego modelu, który projektowaliśmy, czyli tego pola eksploatacyjnego przeznaczonego do celów badawczych, te filary ze względu na duże gabaryty charakteryzowały się dużą wytrzymałością. W każdym przypadku tam nie pojawiały się obszary niestateczności, to za chwilę pokażę w dalszym slajdzie.
Natomiast tutaj chciałbym też Państwu pokazać wyniki modelowania. Jak już powiedziałem, w przypadku obszarów likwidacji wykorzystywaliśmy piach jako materiał, który wypełnia rzeczywiście te obszary zlikwidowane, czy to posadzką suchą, czy posadzką hydrauliczną. I rzeczywiście w przypadku tych obszarów nasze współczynniki stateczności osiągają wartość zero. Czyli tutaj wiemy, że te obszary są upodatnione i tutaj jedyny element, jedyną funkcję, jaką pełnią te obszary, to jest podparcie warstw stropowych. Natomiast co jest istotne, to fakt, iż możemy z dużą dokładnością zlokalizować obszary, w których rzeczywiście filary, nawet w pobliżu likwidacji, są już w stanie, który może być bliski upodatnieniu. To jest dla nas bardzo ważna informacja, ponieważ jeżeli dokonamy takiej analizy przed projektowaniem, czy też przed wykonaniem takich wyrobisk, to możemy zaprojektować te rzeczywiście filary tak, aby one wytrzymały nawet po utworzeniu tych stref likwidacji. A w tym wypadku widzimy, jeżeli mamy rzeczywiście filary technologiczne o niewielkich gabarytach, zlokalizowane pomiędzy dwoma czy trzema strefami likwidacji, wtedy część tych filarów również traci swoją podporność, no i charakteryzuje się współczynnikiem stateczności mniejszym niż 1. Czyli można powiedzieć, że te filary rzeczywiście już są w układzie niestatecznym. I tutaj widzą Państwo rozkład współczynników stateczności dla całego modelu obliczeniowego. Co jest istotne, to fakt, iż po pierwsze w obrębie projektowanego pola eksploatacyjnego, tego pola, które miałoby być przeznaczone pod podziemne laboratorium, rzeczywiście współczynniki stateczności obliczone dla poszczególnych filarów osiągają wartości większe niż 1,25 w znakomitej większości wypadków. To świadczy o tym, iż rzeczywiście ten obszar powinien być stateczny w przypadku takiej geometrii, jak została zaprojektowana tutaj w ramach projektu PSUIN. Natomiast to jest istotne to fakt, iż z wykorzystaniem programu GTS-NX możemy w łatwy sposób sprawdzić, jakie są wartości współczynników stateczności warstw stropowych. I teraz tutaj warstwy stropowe zalegające bezpośrednio nad złożem też były przygotowane z dużą dokładnością, czyli te wymiary elementów były niewielkie. I teraz proszę zaobserwować, że w przypadku obszarów warstw dolomitycznych zlokalizowanych w stropie nad calizną, nad poziomem złoża, rzeczywiście współczynniki stateczności osiągają wartości większe niż 2, 2,5, czasami nawet osiągają wartości 4,5, tak więc jest to bardzo duży, bardzo wysoka wartość wskaźnika stateczności. Natomiast w przypadku obszarów zlokalizowanych nad likwidacją, czy rzeczywiście te obszary są już upodatnione, część rzeczywiście tutaj obszarów charakteryzuje się wskaźnikami stateczności mniejszymi niż 1. Tutaj możemy się spodziewać no, po prostu utraty stateczności w obrębie stropów i to jest zgodne z tym, co obserwujemy rzeczywiście w rzeczywistości w obszarach, które zostały zlikwidowane. Czyli warstwy stropowe po upodatnieniu filarów i po wypełnieniu ich no, ulegają po prostu też upodatnieniu i te współczynniki stateczności osiągają wartość czas niejednokrotnie mniejsze niż jedność. I teraz na dokończenie chciałbym Państwu przedstawić krótko nasze wstępne wyniki dotyczące analizy rozkładu strefy ciśnień wokół wyrobisk. Może kilka słów generalnie na temat tej problematyki, na temat problematyki rozkładu strefy ciśnień wokół wyrobisk. Generalnie tworząc wyrobiska górnicze zaburzamy pewien stan równowagi pierwotnej w otoczeniu wyrobisk. I niestety na krawędziach naszych pól eksploatacyjnych, czy też na krawędziach naszych wyrobisk koratorzowych powstają strefy naprężeń. I teraz naprężenia te charakteryzują się maksimum w pewnej odległości naszego czoła przodka. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy i z punktu widzenia zagrożenia geomechanicznego pożądanym jest, aby ten poziom naprężeń był jak najmniejszy oraz aby maksimum tych naprężeń maksymalnie oddalić od czoła naszego przodka. I teraz takie działanie może być z powodzeniem realizowane poprzez wykonywanie robót czołowych. Jeżeli na przykład wykonamy grupowe strzelanie przodków na krawędzi frontu eksploatacyjnego, bądź wykonamy strzelania torpedujące w stropie, jeżeli rozluzujemy warstwy zlokalizowane w stropie, w których rzeczywiście te naprężenia są skumulowane, wtedy jest możliwość, że to rozluzowanie spowoduje spadek tych naprężeń, ponieważ spadną parametry wytrzymałościowe skał oraz że uda się
odsunąć maksimum naprężeń od dala od czoła przodka. I teraz do tej pory rzeczywiście wszystkie analizy teoretyczne wykazywały, że jest taka zależność, natomiast my w modelach obliczeniowych tej zależności przeważnie nie obserwowaliśmy, a to wynikało po prostu z dokładności czy też z wielkości siatki obliczeniowej, która była przygotowywana w otoczeniu frontu eksploatacyjnego. Od niedawna wykorzystaniem programu GTSMX zaczęliśmy modelować bardzo dokładnie otoczenie frontu eksploatacyjnego i jak się okazuje, jeżeli siatka będzie charakteryzowała się odpowiednią dokładnością, jest możliwość zaobserwowania strefy, w której te naprężenia rzeczywiście są na wysokim poziomie. I na tej podstawie będzie możliwość prawdopodobnie projektowania robót czołowych tak, aby tą strefę po pierwsze rozluzować, a po drugie oddalić od czoła przodka. I teraz widać, że zasięg tej strefy jest oczywiście skończony i wraz z oddalaniem się od czoła przodka te współczynniki stateczności no bardzo mocno wyrastają. Natomiast nas interesuje rzeczywiście ten obszar bezpośrednio w otoczeniu frontu eksploatacyjnego. Jest to temat, który oczywiście w dalszych krokach będzie musiał być poddany analizie dynamicznej, ponieważ tutaj będziemy musieli zaprojektować roboty strzałowe i ten impuls sejsmiczny, który wygenerujemy, zobaczymy, czy rzeczywiście zmieni rozkład współczynników stateczności przed i po wykonaniu robot strzałowych. Niemniej jest to temat na inną prezentację, przy czym myślę, że jest to temat na pewno ciekawy. I tutaj zaznaczam Państwu, że rzeczywiście będziemy dalej w tym kierunku pracować. Tak więc przechodząc już do podsumowania, generalnie możemy stwierdzić, że zastosowanie trójwymiarowego modelowania numerycznego w statycznym układzie obciążeń, to było przedstawione w trakcie tego webinarium, z wykorzystaniem programu GTS, NX i metody elementów skończonych, istotnie wpływa na możliwość wspomagania projektowania eksploatacji podziemnej. Oczywiste jest, że możemy w ten sposób zwiększyć dokładność przeprowadzanych analiz geotechnicznych, geomechanicznych i ocen ryzyka. I tutaj myślę, że modelowanie numeryczne, szczególnie w trójwymiarowym układzie przestrzennym, powinno być stosowane regularnie w przypadku projektowania robót górniczych w kopalniach podziemnych rud miedzi w KGHM. Dodatkowo określenie takich parametrów jak wskaźnik bezpieczeństwa, rozkład naprężeń, zasięg strefy ciśnień, podobnie jak lokalizacja stref upodatnionych, jest podstawą do rzeczywiście racjonalnego planowania geometrii wyrobisk oraz jest podstawą do odpowiedniego doboru obudowy kotłowej. Tutaj nie mówię tylko o wpływie na wskaźniki statyczności, ale też o wpływie na wynik ekonomiczny danego projektu. Dodatkowo warto zaznaczyć, że zastosowanie programu GTS-MX do modelowania wyżej wymienionych warunków umożliwia przygotowanie modeli wielkogabarytowych. I tutaj te wymiary to rzeczywiście jest kilka kilometrów sześciennych. Jest to kluczowe z punktu widzenia dokładności analiz geomechanicznych i analiz statyczności w przypadku systemów komorowo-filarowych. Jak widzicie Państwo, no modelowanie numeryczne w przypadku analiz geomechanicznych rzeczywiście nabiera na znaczeniu i mam nadzieję, że na przestrzeni kilku lat metody numeryczne wejdą do regularnego użytku w przypadku eksploatacji podziemnej, w przypadku projektowania eksploatacji podziemnej. Z mojej strony jest to wszystko. Ja bardzo dziękuję wszystkim Państwu za uwagę. Dziękuję też Panu Łukaszowi za zaproszenie do wygłoszenia tej prezentacji. Bardzo bym prosił o, jeżeli ktoś będzie miał pytania, to bardzo bym prosił o wysłanie ich tutaj na czacie w aplikacji GoToWebinar, bądź ewentualnie, jeżeli ktoś by obejrzał tą prezentację nie na żywo, tylko później z odtworzenia, to również zapraszam do kontaktu mailowego. Mam nadzieję, że przynajmniej część z Państwa znalazła informacje, które mogłyby Państwa zainteresować. Jeżeli będą Państwo zainteresowani działalnością moją, czy też działalnością Zakładu Mechaniki Górotworu KGH Kuprum, zapraszam do zapoznania się z moim profilem na ResearchGate. Tam generalnie publikujemy wyniki naszych badań, czy też publikujemy nasze artykuły naukowe, które są dostępne w trybie Open Access. Tak więc chętnie zapraszam zarówno do kontaktu, jak i do sprawdzenia naszej działalności. Jeszcze raz z mojej strony jest to wszystko. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i do zobaczenia.